Jesteśmy na Cieszanach sprawdzić stan wody. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że spadła trochę względem jesieni zeszłego roku. Czy uda się dostać na wyspę? Zaraz się okaże. Jesteśmy na wyspie, tu się rozkokosimy. Kasia, jak przeprawa przez wodę? Masakra, cała zdrętwiała, aż serce tymi. Dotąd mi sięgła woda. Mnie nie przykryło, Adriana przykryło. Kasia jak królowa. Chyba 2 lata temu byliśmy pod namiotem i w ogóle zauważyliśmy, że jest mnóstwo śmieci w wodzie. I tak sobie przypomnieliśmy, że no wiadomo, ludzie to świnie, zostawiali po prostu śmieci właśnie, jak tu była jeszcze piach, plaża. No po prostu sobie zostawiali to wszystko gdzieś w worku i tyle. I teraz jak ten poziom wody się podniósł, to być może to wszystko wymyło i dlatego tyle śmieci jest w wodzie. Cieszanowice. Po co w ogóle nagrywam tego vloga? Głównie z jednego powodu, z takiego, że być może jestem tu pierwszy i ostatni raz w tym roku. Jest tu weekendy bardzo napięte, a w tygodniu próbowaliśmy w zeszłym roku, jednak tego czasu jest troszkę za mało, żeby tu dojechać, coś porobić i wrócić. No, dokładnie tutaj chyba byliśmy pod tym namiocikiem. Ludzi dużo, na wyspę, jak widzieliście, da się dostać, ale no mi wody było potąd, Kasię by przykryło, na szczęście jest deska. Niby upał, ale wieje, więc nie jest wcale aż tak jakoś mega gorąco. Mamy grilla, mamy karty, mam deskę, mamy frisbee, więc jest co robić. Typowy chilloutowy wypad, nic specjalnego. W sumie wziąłem tak spontanicznie trochę ten sprzęt do nagrywania. Nie mam wam nic ciekawego do powiedzenia w tym vlogu. Taki luźny vlog na koniec długiego weekendu z Bożym ciałem. No i cóż mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć wam jeszcze o jednym planie, który mam. Nie wiem, czy powinienem to mówić, ale mam taki nieśmiały pomysł, żeby przypłynąć na tą wyspę jesienią, kiedy już nie będzie ludzi, czyli tam wrzesień, październik, coś takiego, żeby jeszcze noce były takie względne, i rozwiesić tu hamak i zaliczyć pierwszą noc w życiu na hamaku. Jakbym się tu dostał na tą wyspę? Kajak albo właśnie ta deska z wiosłem. No jakaś kuchenka, może ogniska bym nie palił, bo tu nie ma za bardzo drewna, nie chcę też niszczyć tych drzew, które zostały, ale jakaś kucheneczka, coś. Myślę, że byłoby spoko, ale jak mówię, no na razie to tak. No myślę, że dojdzie to do skutku, ale czy w tym roku to też nie obiecuję, nie wiem jak będzie terminowo w jesień. Natomiast teraz praktycznie do połowy sierpnia mam zawalony każdy weekend.
No ja ogólnie jestem człowiekiem, który spontanicznie może gdzieś coś robić, ale zimą raczej, bo latem, no, no i tych weekendów jest mało, trzeba je wykorzystywać. Co tu jeszcze wam chciałem powiedzieć o Cieszanowicach? Wziąłem nawet maskę, ale przejrzystość wody jest jakieś tak klarownie 10 cm, a tak aby z pół metra. Więc raczej nie będę tej maski tutaj testował. Dzisiaj wieje, dzisiaj jest dużo motorówek, jak widać fale są, dlatego też ciężko na tej desce z wiosłem się pływa, bo jestem w stanie, machając dość mocno wiosłując, jestem w stanie płynąć w tamtą stronę, ale jak tylko przestaję płynąć, to chwila, jestem z powrotem na wyspie, bo akurat właśnie wieje w wyspę. W sumie to też ma plus, bo gorzej jakby mnie gdzieś tam wywiało wsiną dal i bym musiał się namęczyć, żeby tu wrócić. Naprawdę lubiliśmy tą wyspę. Jest gorzej, bo właściwie poza tym miejscem, które tu jest, to no już za bardzo nie ma miejsca, wszędzie są zarośla. Tam jeszcze kawałek dalej jest jedno miejsce, ale jest dużo szlamu, przez który trzeba by było się przeciskać, żeby wejść. Więc no najlepsze lata wyspa ma już za sobą. Chyba dwa czy trzy chyba lata temu, żeśmy tak jeździli co rok. Tak to wygląda, powoli będziemy się zbierać, więc taki vlog z dupy, można powiedzieć. I teraz tak, zaczynają się wakacje, a to jest taki sezon dość, to o czym mówiłem, sezon kiedy kręcę dużo filmów, gorzej jest z montażem. Niemniej zaznaczam, że tych filmów może być teraz tak dużo, że mogą być momenty, że będą się pojawiać dwa razy w tygodniu, pewnie to będzie piątek i poniedziałek, ale może tak nie być, ale tak tylko mówię, bo być może jak będę już te wakacyjne zmontował, to będę tak robił. Dobra, zbieramy się i to by było na tyle.